Witam serdecznie, moim gościem Kamil Cabak, Whisky Bar. Witam. Jeszcze widać pod włosami zmęczenie, ciężki oddech, ale Kamil, wybroniłeś whiskym tak naprawdę w końcówce wynik na 3 punkty. Gratulacje, Kamil. Dziękuję, dziękuję. Starałem się pomóc drużynie. Zaczniemy od tego karnego, gdzie na 2 sekundy przed końcem już nawet Krzysiek Jasiurkowski był załamany, że będzie tam remis, a jednak popatrzcie, no to była intuicja, wyczułeś, jak byś to ocenił, ten wybroniony, decydujący rzut karny przedłużony? No wiesz co, starałem się rozczytać strzelca i tak widziałem po jego oczach, że będzie albo środek, albo w prawą moją stronę, bo się tak patrzył. No i zdecydował się uderzyć w środek, ja zostawiłem nogę, no i udało się. No, obrona, parada, nawaga 3 punktów. Ale wracając do spotkania, dzisiaj 5-4, kapitalny mecz, fajnie się to oglądało, Ibis postawił ciężkie tutaj warunki, ale wy dzisiaj, Ibis, dużo błędów, obydwa zespoły dużo błędów, zgodzisz się? Zgodzę się, u nas dużo błędów, to jest, że tak powiem, codzienność w tym sezonie. I nie ujmując oczywiście rywalowi, ale my to powinniśmy dużo wcześniej zamknąć i tak naprawdę nie powinno być takiej sytuacji, że na 2 sekundy przed końcem my się boimy o wynik. To prawda, prowadziliście 2 bramkami, jednak 2 minuty, które są przedłużane, pokazują, że nie wolno w głowie odpuścić, bo tam się jeszcze dużo może podziać. No tak, no, ja już tak wiedziałem, że to będzie ciężka końcówka, bo tam ostatnie 2 minuty drugiej, pierwszej połowy jeszcze przycisnęli i drugą tak naprawdę to rywale grali, my wybijaliśmy piłkę i tyle. Jak zagrał Ibis? Fenomenalnie. No. Szczerze mówiąc, to nie ujmując im, jeszcze raz powtórzę, to my zagraliśmy strasznie, strasznie słabo. Ale wygrana jest. No wygrana jest, ale stać nas na dużo więcej. Wygranych czy zwycięzców się nie sądzi. Gratulacje, 3 punktów. Dziękuję bardzo.